Widzowie, witam was mega serdecznie w kolejnym odcineczku, słuchajcie, w którym dołączymy do ekipy Freeza. Czekajcie, czy mi się wydaje, słuchajcie, czy tam jest sam Freeze? Słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku postaramy się dołączyć do ekipy Freeza. Tak, nie wiem, czy nam się uda. Jeżeli w ogóle przed odcineczkiem pamiętacie o łapeczce do góry i musicie oglądać do końca, bo właśnie nie wiem, czy mi się uda, czy nie. I to będzie naprawdę ekscytujące, widzowie. I ja naprawdę, czekajcie, co tam Freeze ten robi, bo tam, no jest normalnie Freeze, ja w to nie wierzę. Freeza spotkałem w Minecrafcie, nie, tak być nie może. Co tam gada? On gada do tego chyba chłopaka. Zaraz, chwila, tu muszę tak uważać, że tak mega być ostrożny, widzowie. To jest Maciek. To chwila, tu się ja może postawię tutaj za tym. O, tak. Co napisał Freeze? Co Freeze będzie pisać do niego? O nie, co on tutaj? Maciek, co? Niestety nie nadajesz się do ekipy. Co? O nie, co? Freeze, jak to Maciek się nie nadaje do ekipy? Dlaczego? O nie, jeszcze Freeze, patrzcie, co on robi? On zaraz będzie, co? Nie, Freeze, bo nie, naprawdę, o nie, biedny Maciek, dlaczego Maciek nie mógł się dostać do ekipy? Nie, biedny Maciek, i patrzcie, Freeze odjeżdża chyba. Co, gdzie on odjeżdża? O nie, matko, co, jak on szybko będzie odjeżdżać? Nie, czekajcie, spokojnie, będziemy go zaraz śledzić, ale przed tym, halo Maciek, dlaczego cię nie przyjęli do ekipy? Powiedz coś, co ja teraz zrobię? Freeze nie chce mnie w ekipie, nie martw się Maciek, czekaj, wszystko będzie dobrze. O nie, Freeze już odjeżdża, zaraz, widzowie, nie, szybko, co to jest w ogóle za rzecz? Patrzcie, to jest jakaś dla dziecka, jakaś taka zabawka. Ej, dobra, da się tym sterować, dawaj, ej, gonimy Freeza, widzowie, czekajcie, tylko tak ostrożnie, ja mam nadzieję, że Freeze mnie tutaj nie widzi. Na. Dobra, tak, ja tak tutaj lecę spokojnie. On dosyć chyba wolnie, w sumie szybko jeździ, no ja tutaj też szybki jestem. Patrzcie, ja go prawie dogonię. Dobra, ej, szybcy jesteśmy. Może doganiamy Freeza, patrzcie, dogonimy Freeza, czy nie dogonimy Freeza? U nie, jak on zasuwa! Jak ten Freeze zasuwa, ale dobra, skręcił. Okej, skręcił w lewą stronę. I co dalej? Gdzie on idzie dalej? Okej, widzę go. Widzę jego auto, słuchajcie, widzę go cały czas, tam cały czas go siedzę. O nie, ale szybciej! Czemu ja na takim kupie siedzę? Czemu on ma. Czemu Freeze ma takie super auto? Ja na jakimś takim rowerku jeżdżę, no co? Co to ma być? Ej, widzę Freeza, tam jest jego auto. Czekajcie, czy tam będzie zaraz jego dom? Nie wiem, muszę to pomyśleć, muszę zobaczyć. Nie ma Freeza, czekajcie, czy mi się wydaje, czy Freeze poszedł? Chwila, ale zostawił tutaj auto. Czyli w takim razie, któryś z tych domów jest jego autem? Czekajcie, o, ja może tutaj zaparkuję tak ładnie moim małym jakimś rowerkiem. Nie wiadomo, co to jest w ogóle za rowerek. Zobaczcie, czy to jest dom Freeza, widzowie, o co tu chodzi? Czy mi się wydaje? Tu serio jest dom Freeza, a tutaj czy jest dom? Tutaj pisze dom Marty, ej, to jest ten dom Marty z ekipy? Nie, niemożliwe, zaraz, widzowie, kogo ja tam widzę? Nie, to jest niemożliwe, czy tam jest Dave? Nie, tam nie może być Dave'a, zaraz, chyba mi się przewidział, że tam jest Dave, prawda? Czeka się, no to ewidentnie jest Dave, zaraz, czy on jest jakiś taki mały, czy mi się wydaje? Halo, Dave, to halo. Ja jestem, halo, Dave, co ty tutaj robisz, zaraz, posłuchaj, zaparkuj ten rower, jak to jest mój rower, zostaw go, ja go tutaj pożyczyłem od Maćka, to nie jest twój rower, to jest mój rower, jakiego Maćka, wandalu, Dave, wytłumacz mi, o co tutaj w ogóle chodzi, czemu ty jesteś w domu Freeza, może ty się włamujesz do domu Freeza, ja ci dam zaraz, powiem Freezowi. No? Freeze to mój stary. Jak to? Freeze to twój tata? Nie. Freeze mnie adoptował. Jak to? Co? I faktycznie, ty jakiś taki mały jesteś. Nie. Super dzieciństwo. Niemożliwe, co? Ej, słuchaj, czy to oznacza... Dave, posłuchaj. O nie, jeździ, ty nie możesz, ty nie masz prawa jazdy. O matko, nie, Dave, co ty zrobiłeś? Jak ja się przestraszyłem, weźmy tutaj, nawet nie strasz. Trochę jeździć. Posłuchaj mnie, czyli ty w takim razie jesteś w ekipie Freeza, tak? Czy to się zgadza? No nie wiem, czy to można tak nazwać, ale... Nie jesteś. Nie jesteś w ekipie, ale czekaj, bo posłuchaj, ja jestem tutaj na tym świecie. Wiesz co, ja bym chciał dołączyć do tej ekipy. Powiedz mi, czy no dałoby radę, wiesz, przekonać twojego tatę, żeby może wiesz, bo ty to jest tak, to jest twój tata, tak? Freeze to twój tata mówiłeś, nie? Tak. No to w sumie to wiesz, to mógłbyś tam powiedzieć, że. Jakie masz pytanie? No bo my jesteśmy przyjaciółmi tej, prawda? No, bardzo długo ze sobą nagrywamy, to może byś, wiesz co, no nie wiem, no poprosił go, żebym na przykład mógł dołączyć do ekipy, do jego ekipy. Co ty na to? Nie ma. Jak to nie ma? Nie ma. Czemu nie ma? Nie ma. Jak to nie ma? Czemu nie ma? Człowieku, nie, co? Ty masz poważny wiek. Ja wiem, że mam poważny wiek, ale no słuchaj, Dave, proszę, musisz mi pomóc. Daj mi spokój. Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię, Dave? Jak nie dołączę do ekipy? Daj mi spokój. Ja będę tutaj spać, ja będę tutaj stać przed domem, słuchaj, i czekać na ciebie. Dave, no musisz ale coś powiedzieć. Błagam cię. O co panu chodzi? Powiem tak, ja powiem w ten sposób. Coś ci dam, Dave. Nie wiem, jeszcze odwdzięczę ci się. Dam ci jakieś twoje życzenie. Zobaczymy. Wiesz, jeżeli będziesz chciał, jakąś pomocy potrzebował czy coś.
pomogłeś, to ja ci pomogę, ale ty mi teraz dobra, też pomóc, bo jest krytyczna sytuacja, ja jeżdżę na rowerze i będę musiał na tym rowerku spać, a ja nie chcę na tym rowerku spać. Ale jakie, dobra, ale słuchaj, no dobra, pogadam ze starym i no. Stary do ciebie tu przyjdzie. Co, okay? Serio? Przyjdzie tutaj? Tak. I zaraz... W ramach, nie wiem, możesz tutaj poczekać. Ale tu jest dom Marty, czy ja na pewno mogę tutaj wejść? Nie, spytam się. Czekaj, spytaj. I tak, to tu jest normalnie Marta Murcix, tak? To pani Marto, pani Marto. I czekaj, co? To i tak możesz? Nie, ale co? Spytaj się, czy chcesz zagrać w chowanego, pomoże zagrać. Chcę zagrać w chowanego? Nie, no w chowanego ja nie chcę zagrać. Gramy w chowanego? Nie, nie gramy w chowanego. No, dlaczego nie? Co, nie Jezus, gramy? A ja faktycznie, no wygląda trochę jak Murcix, ty masz rację. Kurde, no nie chcę grać w chowanego. Dobra, wiesz co, ja tutaj w takim razie poczekam i wiesz co, powiedz tak, się, czekaj, ja ci pamiętaj, Dave, no ja ci coś dam, jesteśmy przyjaciółmi, kumplami jesteśmy, no musisz mi pomóc, chcę dołączyć dobra. Do ekipy, muszę dołączyć. Okej. No to tak, przycupnij se przy kominku. O, dobra, jasne, już tutaj sobie, że tak powiem, usiądę i czekajcie, widzowie, muszę się przygotować, co ja mam powiedzieć, czekajcie, to być może to być jakiś wywiad na członka ekipy, czy będę mógł zostać członkiem ekipy, czy nie, ojeju, mega się stresuję, naprawdę się stresuję, co ja zrobię, jak on powie, jak Fritz powie, że nie dołączysz do ekipy i koniec, co Dave napisał, ja mu zaraz dam, o nie, dobra, chodź tu Dave, czekaj, ja mu zaraz pokażę, co? O nie! Freeze, czekajcie, czy wy widzicie to, co pisze Freeze? Nie, zaraz niech tu Dave zejdzie, czekajcie. Ja muszę jakiegoś mierza mam złe zdobyć. Informacje, no, mam złe informacje. No, jakie złe informacje, no, ogólnie Dave, to błagałem tatę, żeby się zgodził, ale tak. On powiedział, że ojeju, nie, że nie ma tak, miejsca. Tak, no pewnie na kolana klękałeś tutaj, żeby tak. Móc, że tak powiem, prosiłeś go z całej siły. Tak, no czat mówi co innego, bo nazwałem się tutaj rady, nawet nie. O negatywnie bardzo, panie Dawidzie, i mnie to się nie podoba. Jaki czat? Nieważne. Nie dałem rady, nie. Posłuchaj, nie rozmawiać, ja wiedziałem, co ty pisałeś, ja słyszałem, słuchaj, odtąd, ja stąd słyszałem, jak słuchaj, przez same szyby tego ale domu. To by nic nie dało, ale to by i tak... To by nie dało nic, oj, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Nie dałoby nic. Dawid, posłuchaj mnie, co ty do mnie masz, okej, rozumiem, że ty masz jakiś problem, okej, ja coś zrobię, co ja ci zrobiłem złego? Co to jest za ki? I dolania tylko takim frajerom, co zrobiłem z ekipy. Nie, przestań! Jak to boli! Nie rób! Przestań, Dej! Żeś to ostatni raz widział. Nie, tak być nie może, słuchaj, Dej. Dobra, jeszcze możemy się dogadać. Jak to możemy się dogadać, naprawdę? Jej, dobra, powiedz mi, co muszę zrobić w takim razie? Piszę listę moich życzeń. O nie, jaki list życzeń? To będzie coś strasznego, widzowie. Lista życzeń, które chcę, żebyś zrobił. No nie, naprawdę, żeby dołączyć do ekipy, ale w sumie, jeśli dołączę do ekipy... Albo dobra. Jak nie, to? Dobra, nie, nieaktualne. Nieaktualne, nie. A co to jest za książka, mogę ją przeczytać? Nic tam nie ma, nic nie ma. Dobra, okej. No serio, nic, no zobacz. No dobra, no przeczytałem pusta. Oczywiście, no. No wiem, nie przeczytałeś, bo kurde jest animacja, jak się odpala książka. No co, jak jest animacja? No nic nie przeczytałeś, no widziałem nawet, no możesz to zobaczyć na odcinku, ty mały, a ty masz diamenta na plecach, skąd ty masz diamenta? Daj mi jednego bogaty. Diamenta. Nie znam ci diamentów. Ty jesteś w ekipie Freeza, no musisz być w ekipie Freeza. Idę się spytać taty jeszcze dobra. Raz. Dobra, okej, proszę cię, błagam cię, Dave, jesteśmy dobra. Przyjaciółmi, ja tutaj czekajcie, zaparkuję szybko. Kogo postaram się tu? Matko, czekajcie, dobra, jestem tutaj szybko, wracamy tutaj ładnie. Czy ja jestem tutaj, że tak powiem, ładnie ubrany? Jestem tutaj ubrany, chwila. No tak, normalnie jestem ubrany. O nie, miodek mi się wylewa z buzi, to chyba musiałbym wytrzeć się, ale tu już nie ma czasu, już jest za mało czasu. Nie, co w ogóle Dave gada, to jest straszne. O nie, widzowie, ja się boję. Ale nie, dobra, Dave chyba tutaj, że tak powiem. Dobra, musimy zrobić dobre wrażenie, widzowie. Musimy na Freeze. Jest i Freeze, o nie, widzowie, on tu idzie. Idzie tutaj sam Freeze. Czekajcie, muszę zrobić dobre wrażenie. Siema Freeze. Halo Freeze, siemaneczku. Witam cię mega serdecznie. Ja jestem Bzyku, cześć Freeze. Słuchaj, nie wiem, czy ty mnie znasz. Ja jestem takim małym, że chcę dołączyć do ekipy. Tak, właśnie Freeze, naprawdę. Chcę, ja się może najpierw przedstawię, ja jestem takim malutkim youtuberem i po prostu chciałem się zapytać, to nie spada z nieba, jak to? Co? O nie, no ja wiem, że jest ciężko, dlatego się zapytałem, co ja mogę zrobić, Freeze, bo ja zrobię wszystko. Ja wiem, że jest naprawdę ciężko i to nie będzie taki jeden dzień, naprawdę, ale ja jestem tutaj, mogę się przekazać. Ja coś mogę, nie wiem, mogę zatańczyć, jakiegoś fikołka zrobić, cokolwiek, położyć się, myk, tutaj leżę sobie, o, jak w grobie. Okej, jedno zadanie, czekajcie, Freeze ma dla nas jakieś zadanie, co to będzie? Jasne, ja tutaj słucham, czekaj, zaraz, co to jest? To jest TNT? Okej, dostałem TNT, co ja mam zrobić z tym TNT? Zaraz, czego Freeze?
O nie, Frizz, co ty chcesz zrobić? Czy ty chcesz coś wysadzić? O nie, no dobra, jeżeli Frizz mi każe w sumie, no nie wiem, możesz zrobić pranka. Pranka zrobić mam? To jest dobre. Dobrze, Frizz, to ja zrobię murciks. Pranka na murciks? Czy to jest dobry pomysł? Frizz, no ale dobra, wiesz co? Albo Norbertowi, nie, wiesz co, chyba zostaniemy przy murcik. Ja chyba Marcie zrobię jednak tego pranka. Dobra, ale nie wiem, gdzie się przeprowadził. Aha, no faktycznie, bo on coś tam. Tak, było coś takiego, że się przeprowadził. No, masz rację, ale wiesz co, ja myślę, że zrobimy pranka murcik. Masz może jakąś jeszcze półpłytkę, jakąś jedną półpłytkę. I słuchaj, już tutaj biorę. I słuchaj, jak będziesz mieć półpłytkę, to ja to TNT podstawię. Czy ja mam sprankować ją TNT, tak? I ty to nagrasz na odcinku, albo nawet nie musisz. Ja sam to nagram. Zobaczcie, widzowie, uwaga, nagrywamy pranka Frizza. Frizz, to będzie prank, jakiegoś świat nie widział, dobra, więc tak, Marta jest chyba tutaj w kuchni, ja się chyba nie przywitałem jeszcze. Frizz, spokojnie, ty tylko obserwuj tutaj i ja tutaj zaraz ci pokażę, jak się robi prawdziwego pranka, okej? Cześć, halo, Murcik z Marta, siemka, witam cię tutaj mega serdecznie, słuchaj, ja jestem tutaj nowym sąsiadem, jakby co, przeprowadziłem się, więc nie bój żaby, tutaj wszystko będzie w porządku, jakby co, to ja się koleguję z Frizzem i z Dave'em, więc jesteśmy dobrymi się sąsiadami, prawda? Dobra, to ja będę spadać w takim razie, a przy okazji, jak będziemy spadać, widzowie, to zrobimy pranka, patrzcie, zrobimy tutaj, czekajcie, tu coś jest. O, patrzcie, tu jest jakaś piwnica. Dobra, to akurat tutaj, w tym miejscu. Patrzcie, co zrobimy. Zniszczymy tutaj ten jeden bloczek. O, co to jest? Nie wiem, jest bardzo dużo miejsca, ale dobra. Zrobimy tak, tutaj robimy piękne TNT i tutaj, patrzcie, pyk, półpłytka, myk. Mogę na tą półpłytkę postawić? Nie mogę na TNT postawić półpłytkę, ale wiem, jak będę mógł postawić tą półpłytkę. Tą półpłytkę postawię tak, tutaj, w tym miejscu. Teraz tutaj postawię o drewno i tutaj półpłytkę. Dobra, jest wszystko postawione, widzowie. Naprawdę się boję, żeby nikt tego przez przypadek nie nadepnął. Zaraz się pochwalę Frizzowi. Panie Frizz, halo, panie Frizz, u, jesteś tutaj. Frizz, posłuchaj, zużyłem TNT, zaraz ci pokażę, jak wygląda ten prank. Nie mogę się doczekać, słuchaj, jak tylko Murcik wejdzie, tutaj patrz, tutaj widzisz tą półpłytkę tutaj, pod tym jest TNT. Jak ona w to wejdzie, stary, to no, to będzie koniec, to będzie po prostu BUM! To wybuchnie, Frizz, więc nie ma opcji, ona tego nie przeżyje. Znaczy, ona przeżyje. Jaka beczunia? No będzie beczunia, no jasne, że tak. Wiesz co, oj, dobra, to jak, to czekaj, Frizz, to w takim razie mogę dołączyć do ekipy, czy ty naprawdę, że tak powiem, mogę dołączyć? Proszę, błagam, Frizz, ja naprawdę zrobię wiele, mogę. To nie będzie, wiesz, ja tutaj będę naprawdę robić więcej niż tylko takie głupie pranki. Będę naprawdę dużo będę robić rzeczy. Ja wiesz, ja się znam, ale wiesz co, ale znam się z Dave'em, słuchaj, znam się z Dave'em, pomogę ci tutaj go wychować, bo ja wiem, że on jest taki, jakiś taki mały, prawda? Ja go tam doprowadzę do pionu, jeśli będzie trzeba. Ja tam, wiesz, ja go znam, ja znam nawet, wiem, co lubi najbardziej. Masz coś do metody? Nie, nie, Frizz, w żadnym wypadku, czekaj, nie, 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 spokojnie, spokojnie, ja nic nie chciałem, o nie, Frizz, o nie, co ma Frizz w ręce? Pomocy! Frizz ma jakąś różdżkę, nie, Frizz, przepraszam. O nie, co on robi? On ładuje jakąś moc, energię ciemną. On tam coś wybuchło. Nie, widzowie, nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze. Przepraszam cię, Frizz, naprawdę, ale czasu, no, jak walneo, słuchaj, piorone, wszystko, masakra była, ale bardzo cię przepraszam, Frizz, ja nie chciałem tutaj nic gadać, ale wiesz co, no, koniec końców, po prostu. Chciałbym się zapytać, czy mogę ostatecznie dołączyć do ekipy? Wiesz, nie muszę mieszkać tutaj w tym domu, bo wiem, że chyba jest tam ciasno. Ty mieszkasz z Werców. Zaraz, dobra, niech ci będzie. Czyli jestem w ekipie Frizza, naprawdę? O matko, Frizz, dziękuję ci, jak ja ci dziękuję, ale zaraz, czekaj, czyli skoro nie ma miejsca w twoim domu, prawda, bo jest chyba dosyć dużo, czyli gdzie ja będę spać, o nie, czy ja muszę gdzieś indziej spać, o matko, za mało miejsca jest, Frizz, nie no, ja cię rozumiem, ale jestem w twojej ekipie, musisz coś wynająć, mówisz, dobra, czekaj, a masz może, Frizz, a pożyczyłbyś mi jakiegoś, takie pół diamenta, ja bym ci oddał, słuchaj, bo jestem w ekipie, wiesz, będę robić super rzeczy, odcinki będę z tobą nagrywać, naprawdę, nie pożałujesz tego. Ja nie mogę, co ty mi dałeś? 3 bloki diamentu? Dzięki, Frizz, ale ty jesteś hojny, ja myślałem, że jakieś 2 diamenty dostaję, a tu patrzę, 27 diamentów. Mi się to w głowie nie mieści, ile tego jest. Dzięki, Frizz, o, chcę się przytulić, Frizz. Dobra, dawaj przytulaska tutaj. Dzięki, Frizz, mega. Ja coś tutaj wynajmę, bardzo dziękuję, czekaj. Ja tutaj jeżdżę tym takim moim malutkim autkiem. Mogę sobie tutaj zaparkować koło ciebie? O, tak, może w tym miejscu, o, patrz, tak, tu, o, w tym miejscu, o, tak, pyk, bo zaparkuję ładnie, żeby nikt mi przez przypadek nie ukradł tego, wiesz co, Frizz, ja będę się, słuchaj, chyba z tobą żegnać. Bardzo ci dziękuję, że dołączyłem do ekipy, ale chciałbym porozmawiać jeszcze na chwilę z twoim synem. Czy to jest możliwe? Bo nie ma jeszcze nocy, wiesz, chciałbym porozmawiać z twoim synem. Wiesz, tak po prostu pogadać z nim, bo się znaliśmy, jesteśmy dobrymi kumpami. Zawołam go. Dobra, dzięki wielkie, Frizz, naprawdę ci dziękuję, że to mogę porozmawiać z nim. Dobra, widzowie, mamy to, ale się stresowałem. Widzowie, bałem się, że nie uda nam się, że po prostu nie dołączymy do tej ekipy, ale zaraz jesteśmy. Halo Dave, co ty? Słuchaj, posłuchaj mnie.
dołączyłem do ekipy. Freeze zgodził się. Jestem w ekipie, tak. Jestem w ekipie, tylko wiesz, jaki jest problem? Nie mam miejsca. Powiedz mi, czy ty wiesz, jak gdzieś jakieś miejsce, gdzie można znaleźć za 27 diamentów? Bo tu jest dosyć drogo, więc jedyne, co mi zostaje, to mi się wydaje jakiś tutaj park na razie tutaj przy fontannie. Ja chyba nie mam pojęcia, bo mi tatuś nie pozwala wychodzić z domu. O nie, serio? Ale musisz poszukać, popytaj, no dobra. Popytaj się. 27 diamentów, dobra, Dave, słuchaj, jestem w ekipie razem z Freezem, więc spokojnie. Nie martw się tutaj. A nie. Ja się cieszę, że mogę sobie... I serio, ale ty jesteś bogatym dzieckiem. Nie no, też chciałbym być. Też chciałbym być dzieckiem Freeza, to by było naprawdę piękne. Ale wiesz co, to w takim razie, no już w sumie będzie coraz ciemniej. Ja będę się chyba z tobą żegnać, ja tam pójdę chyba spać. No na razie będę musiał pierwszą noc spędzić na dworze, bo ciężkie czasy. O, chcesz się przytulić? Dawaj, przytulasek. Przytulasek. Dobra, trzymaj się, David. Papa, dziękuję ci tutaj bardzo, że tutaj pomogłeś mi. Trzymaj się, cześć, cześć. Dobra, i widzowie, udało się nam dołączyć nareszcie do ekipy. Naprawdę się bałem, bo to, co pisał Dave, było naprawdę niemiłe. Ja myślałem, że Freeze był tak bardzo negatywnie nastawiony do mnie, no i może nadal jest. Musimy zmienić to wszystko. Musimy pokazać mu, jakimi jesteśmy zwariowanymi tutaj pozytywnie, że tak powiem, osobami. Tymczasem, słuchajcie, ja będę się chyba musiał, no niestety, tutaj przespać. A wy zostawcie tutaj łapeczkę do góry i subskrypcję, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu. Ja się z wami żegnam, dołączyliśmy do ekipy. O to chodzi. Papa!